gdzieś tam nas poprowadził znowu. Patrz, jedna chałupa po jednej stronie, druga chałupa po drugiej. My gdzieś w jakimś kurwa kanionach. Ale cóż no. Ale będzie tu fajnie zjazd. Dawaj! Jak Piotrek zjechał, to ty też zjedziesz. Ten sam motor. Do przodu przed wyskokiem i cię poszło. No. Ja robiłem zawsze błąd i trzeba uważać przy wyskoku, nie odpuszczać gazu. Masz radę. Pojeździsz trochę to. No jedziemy dalej. Po gangusie. Po dwóch stronach powinien być kranik do zamykania. Pociągnij tylne koło może. No nie wiem, czy uda mi się wyjść tam. Ślisko... O kurwa! Ślisko niemiłosiernie. Uwaga. Do góry, bo tu mam kierownicę. Klamki są? Są. To najważniejsze. Kurwa, co to się odjeba? Czekaj, wyjdę wyżej. Co to? Udało się. Odjebałeś, kurwa. To opona trzyma. Trzyma. Ale ci powiem, że ten patent z opuszczeniem też daje dużo rady, bo
Tam mi nie wynosiło na koło i tu tak samo, tak za bardzo. Bardziej stabilnie się czuję teraz. Ale z dołu czadu. Ale powiedz, że to nie było najgorsze, co widziałem w życiu. Ale teraz jest mokrzej niż ostatnio, jak jechałeś. O kurde, chwilę przerwy, bym się zaziewał. No dobra, Pit Bike Rider, jak próbowałeś wyjechać, to teraz motor ściągaj na dół. Łatwiej było wyjechać, niż ściągać. No cóż na to poradzimy, no. Kamienie lecą, ja... Rękawiczki racingowe się ubrudziły. Ja na twoim miejscu, wiesz co bym zrobił? Wrzucił luz i puścił motor, niech se leci. Ja bym na twoim miejscu włożył luz, puścił motor, niech se leci. Szybciej by było. Tu jest, tutaj może bym nie próbował na twoim miejscu. Tam jest, na dole jest błociaro, wbije się przednim kołem. To będziemy mieć nagranie fajne. No dobra, nie, próbuj, no, próbuj. Będzie nagranie. O, chwila skupienia, cisza. Aż se stanę bliżej, jak coś będę łapał. Przepiero! Przylało go! Paliwo masz? Odkręcone? Ale powiem ci tak, opuściłem półeczki niżej i teraz na podjazdach, jak tutaj na przykład wjeżdżałem, nie podniosłem ani deka. No tam już jest naprawdę pionowo i koło mi podbiło na tej górce, nie? No to tam nie wyjechałem. A w sumie dlatego było siedziałem, tak? No wiem, widziałem. Zobaczymy na nagraniu, nie? Dobra, wyjedzie. Trakcji brakło. Przełóż i jest. Gdzieś tam Piotrek zginął, a tam jest. Zjechał. Czekaj, jedynka jest? Piotrek, którędy nowicjusza prowadzisz? Kurde, mokro.
Ale no, nie wybrałeś ze złej trasy. Nie, tylko, tylko o to chodzi, że skręcę tak zygzakiem i wyjedziesz. Ten motor jest stworzony do jazdy zygzakiem. Tam jest trochę ślisko, to nam będzie ci ciężko. No tam nie, bo chyba jest, że do potoku się wywala. Nie, no, płytko, ej, płytko jest. Najważniejsze jest, żeby przed całym podjazdem dodać dużo gazu, żeby ci przód przeskoczył. Mi przeskoczył przód. No. Tobie Rafał wskoczył aż do rzeki. Do rzeki to robię. Jest tam miejsce z drugiej strony. Tak, tak, jest, jest, jedź. No bym sobie przygazował, no. Ja chciałbym powiedzieć ci, że motor tam trzymam. A nie, czy jest miejsce, żeby wiesz, nie, szybciej przejechać. A czekaj, jeszcze takiego nagrania nie miałem z drugiej ręki, możemy nie, nagrać. Nie, bo tu jest płytko z tej strony. Dasz radę, nie, ja to wierzę, dasz radę. Idę tam nagrać. Nie, zobacz, na gdzie jest ten. Tu ja też tam idę. Jak będzie? Tu jest błociaro będzie, takie bagniste. Nie no, płytko jest. Tu jest płyciutko, widać kamienie. Spokojnie. Tam ci tylko będzie po tym błocie ciężko wyjechać. I po kolana. Co, tu przejedziemy, potem na drugą stronę byśmy przejechali. Potem rzeczka, no to jest trochę. Ale tutaj fajnie by rzeczko było pojechać. Bo jest szersza rzeczka. Tutaj na moją oponę teraz. Moja widać którędy targała, nie? No. Jechałem krawędzią i dociskałem lewą stronę. Ale o co chodzi, masz te kostki bardziej wywalone do boku, oponę i lepiej trzyma trawers z tyłu, nie? A u mnie się zjeżdżał cały czas tył. No. Ja węższa opona, no. Przód by się jeszcze przydał taki jak C21. Tam, tak, tam to tak, dopiero tak, były, kurde, dało się jechać po trawersach. Widać różnicę, bo ja tam je ślizgło, a tutaj sobie podjechał normalnie. No, tam ja bym zjeżdżał. Ja też do tyłu, no poskakałem, no, ale dupa, no stoi i koniec. Wywaliłeś się i pękło pewnie. No, na to budowałem. Trudno. Właśnie dlatego pracuję nad bardziej elastyczną opcją. Druga wersja. No. To jedziemy tam? Nie, tam. To jedziemy. Dostał wodą po filtrze.
Wiesz, dostałeś wodą po filtrze i dlatego. Na jedynce wyjadę. Ja bym też podjechał, tylko mnie pchnęło na drzewo, kurde. A powiem ci, jak jechałem RC-kiem, to dla mnie to było takie trudne. Tylko że tam jest mniejszy staw kół, no i podrywało bardziej na koło. Nie, powiem ci, jest przepaść. Może tak być. Trzeba byłoby wjeździć, przetestować, jak trochę będzie suszej, z powrotem na ten podjazd. Tam by trzeba było przetestować. Ale czuję taką większą kontrolę nad motorem teraz, nie? Jest całkowicie inna jazda. Wchodzisz w zakręt, czy co? Dawaj teraz ten podjazd i przez to drzewo. Czekaj, stanę niżej, żeby było coś fajnie widać. Chyba że ja mam pierwszy jechać na garażę. Co? To ja jadę pierwszy, a ty nagrasz tu, dobra? Jeszcze raz, bo to jest fajne. Ojej. Jeszcze raz? Coś mi się wydaje, że was spalę sprzęgło tutaj. Nie. Nie jestem, nie mam takiego skilla jak ty. Mówiłem, że masz lepszego skilla? Rozpędź się! Jak mnie pociągło! Powolutku, na spokojnie. Piotrek! Krosowcy! Krosowcy! Elegancko.
blisko było! Patrz! Blisko było! Weź się nabił. A twarde to w ogóle? O! Trzeba uważać. Dawaj, dawaj. To samo! Patrz! Najlepiej byłoby na stojąco, bo wie, że za ostro i cię podrywa. Sprzęgło, sprzęgło. Ojej. No ja na jedynce zrobiłem. Ale się rozpędziłem przed. Pierdolisz. Nowa klamka. A nie pękła. A już było złe przeczucia. Ja już widziałem, jak ci motor dociska do drzewa. Ale na szczęście nagrało się! Yeah! Ej, chuj z tobą, byle żeś nagrało, nie? Co, żyjesz? No, tylko wali strasznie. Uwaga, muszę jeszcze raz, bo Pitbike Rider mi nie dowierza, że jeszcze raz wyjadę. Czekaj, chciałem w tą stronę jechać, dobra. Co jest? Bił się? Czy co? Wyrwał? Możecie pieron, pułapka na krosowców. O, te dwa, bo... Najlepsze jest to, że nie jeździmy z lącinem. Jakby był jakiś lącin w ekipie, to jest, wiesz, ile narzędzi się wozi zawsze? Piotrek, pamiętasz, ile Kuba dowoził ze sobą narzędzi? No, pamiętam. Wszystko, kurde. Już jednym przerwałem. Ojej. Co, dociągasz, żeby nie odpadł? No. Może się upierdzieli. Nie upierdzieli się. Pokaż, ja się chcę pobawić. Patrz, kurwa, to się dorobi tak. Zębaczego. Tak. 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 No na pewno jakieś śmieci, bo tu powieszone jakieś butelki są. Tak. Teraz tak. I też nie trzyma koła. No. Nie dawajmy pomysłu, żeby kolejne modyfikacje dla tych. Dobra, to trzeba tam gdzieś dać na bok. Żeby nikt się nie napierdolił na to. Znowu. Gdzie to teraz idzie? Czekaj, gdzie to idzie? Jest najechane. Czekaj, dawaj, przejdź do przodu kawałek. O, tu mamy drugi drut. Masz tutaj drugiego.
gdzieś wchodzi, kurwa. Wszystko. I wsio, wsio, wsio. No. Jest? Jest. Dobra, akcja ratunkowa przeprowadzona pomyślnie. Za bardzo się odchylił do tyłu. Nie wiem, czy nie będzie trzeba mu polecić tego rozwiązania twojego. Którego? Obniżenie półek. Aha, no. Naprawdę daje radę, ja widzę różnicę. Mniej wynosi o wiele na koło. Ale i tak tu ładnie widziałem, jak na koło i go obróciłeś. No, elegancko, no. Tylko najważniejsze jest, jak na trawersie się jedzie, to żeby nie dodawać gazu więcej, niż już jedziesz, nie? Lepiej się rozpędzić przed i jechać równo, niż przygazować, bo ci je ściągnie. By odrzucał błoto. O, widzisz? A u ciebie czysty. No, trochę sprzęgłem pomagał. Czekaj. Tu jest jakiś dom zaraz, żeby... A ciul w kanionie co nam zrobił? Komu się będzie chciało schodzić?
Piotrek! A może by zobaczył na nogach, czy jest sens? Bo możemy zjechać, a potem nie wyjechać. Good? No. No. No ci powiem. Ale czekaj, bo jak ty już tam zjechałeś, ja nie wyjadę. To już musimy jechać. Musimy jechać już, bo Piotrek nie wyjedzie. Na dół. Dobra, Piotrek, musimy go sprowadzić na dół teraz. Dawaj na dół, na luzie. Gdzieś tam nas poprowadził znowu. Patrz, jedna chałupa po jednej stronie, druga chałupa po drugiej. My gdzieś w jakimś, kurwa, kanionach. Ale cóż no. Ale będzie tu fajnie zjazd. Dawaj tu stąd. Dawaj. Jak Piotrek zjechał, to ty też zjedziesz. Ten sam motor. Dobra, i teraz tu? Tu po śladach. Nie, takie małe enduro, no. Ja se tu stanę. O, tu po śladach. Po śladach, tak żeby... A jak coś mam? Ojej. Będzie dobrze, damy radę. Ej, chłopie, nie ma co. Nie ma co historyzować. Czekaj. Trzymasz? Dobra, czekaj. Bardziej do tego. Dawaj. Dawaj go do przodu. Jest. Teraz. Tam. Siwy dym. Ty, lepiej go rzucić. Zjedziesz. Dobra, ja idę po mojego. Idę po mojego, mam nadzieję, że szybko nie zjadę tu na dół. Piotrek miał łatwiej, bo ma lepsze opony. Ej, jest mój motor tam jeszcze? Ja pierdolę, dziury, nory. O. O. Enduro. Oh. Kurwa, nie ma hamulca. Nie wiem, czy... Nie wiem, czy bym to wyhamował. Mogło być na dole ciekawie. Asekuruj tylko. Nie było tak źle, jedynka. Masz całą baterię? No. Mam drugą, ale moja zaraz padnie. Nie wiem, który... Nie wiem, którym będziemy nagrywać. Rzucę jedynkę, odpal, rzucę jedynkę i przed nim hamulcem tylko pomagaj. I wtedy motor ci schamuje, nie? Z góry to gorzej wygląda. Tak. Nie ma górki. Jedynkę i pomagaj tylko przed nim. Puść sprzęgło i pomagaj przed nim.
Jest! Jest! Ale czekaj, bo przejedziemy tu i może wyjedzie na tą wysepkę. To ja dokończę, no bo będzie więcej. Nie wiem no, wjechał trzeba jechać no. Enduro to enduro. Czekaj, zobaczę dalej. Dawaj cały czas potokiem! Potokiem cały czas! Tylko uważaj na filtr! Co? Daj, daj, ja nagram jak przejeżdżacie! Oj, chrupnęło! Istna masakra. Czemu pomóc, Piotrek? Śliskie to wszystko, ja pierdolę! Ale to ślisko, jakby woda płynęła. No jakby woda płynęła. Zejdź z motoru, bo nie upchamy. Nie upchamy go. Co to, Bolta pijesz? Bo ja muszę jeszcze tu jakoś przejechać. Jest chyba bieg. Mojego. Ja zostałem całkowicie z tyłu standardowo. Przepierony. Wymyślają trasy.
Piotrek! Piotrek, czekaj! Z innej perspektywy, ale nie mam gdzie motoru zostawić. Jak przejechałeś, to nie ma tragedii. Jak Piotrek przejechał, na pewno ty też przejedziesz. Wierz mi. Co, jedziemy, jedziemy! Nie ma co! Tutaj właśnie... Tu trzeba bardziej podjechać do przodu i nadrzucić koło. Tak, musisz tutaj na jednym kole... Ale dobra, już, dobra, przeciągniecie już. Jak coś, jak coś, to podziękuj Piotrkowi, że tu wjechał. Jak coś, podziękuj Piotrkowi, że tu wjechał. Jasny Piotr, zaleje nas tu. Nie było innej opcji, do przodu. Jedziemy. Ej, to nie możemy rezygnować, dalej kanionkiem. Thank you.
upuszczamy wodę. Daj, sunę mu się. Jak przerywa, to zawsze chlapnie, co? Dobra, bateria się już kończy. Druga. Mogę ci dać baterię, kurwa, tak ci szczerze powiem, Piotrek. Bo tak na styk starczyło. No, tak to bym ci dał i byłoby z dwóch kamerek. Zarąbałem trochę sprawy, bo zawsze bym, wiesz, potem przełożyli do mojej, nie? I zawsze było z dwóch kamerek przez te kanionki, kurwa. No niestety, no jak coś będziecie chcieć, to będzie za niedługo powtórka. Tak, w drugą stronę teraz. Można. Co jak nie, jak tak. No dobra, to ja się z wami żegnam, Pitbike Rider się też z wami żegna. Miło było. No, kończymy ten odcineczek. Dużo łapeczek w górę, dużo komentarzy. Jedziemy znowu w jakiś inny, ostrzejszy teren. Więc do następnego, trzymajcie się, na razie, hej! Cześć.